Sobota ze sportem. 5 minut po godzinie 17. Trochę nerwów w Lublinie, ale generalnie zakończyło się chyba wszystko w miarę dobrze. Motor Lublin zremisował z Jeziorakiem i Ława 3-3. A za chwilę relacja z OKS-u 1945, to znaczy ze stadionu przy Piłsudskiego, gdzie OKS podejmuje Wisłę Płock. Zajrzymy także do Elbląga, gdzie Olimpia podejmuje już Świt, Nowy Dwór Mazowiecki. Na pewno będziemy powracali do godziny 19. Wieści z Elbląga tam też 14 minuta, ale Olimpia prowadzi już ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-0. Jak doszło do tego strzału i do tej bramki, i o tym wszystkim na pewno już za chwilę Państwu opowiemy. Na Level Longu to już 18 minuta, no i tam trochę więcej wydarzeń. Andrzej Minkiewicz, dzień dobry, witamy. Ja również witam radio, ale przede wszystkim słuchaczy Warmii i Mazur. Proszę Państwa, w Elblągu mecz na szczycie. Elbląska Olimpia podejmuje Świt, Nowy Dwór Mazowiecki. To jest wicelider. Elblążanie liderują i rozpoczęli ten mecz w składzie Dominik Sobański, Krzysztof Sobiera i Dawid Czykladze, Rafał Gloda, Mykoła Dremlu, Grzegorz Miecznik, Andrzej Matwijów, Witali Ledenow, Lubomir Ledenow, Kamil Jackiewicz i Krzysztof Bułka. Trener Jarosław Araszkiewicz długo się zastanawia, jak zestawić drużynę na ten mecz, bardzo ważny mecz, który będzie decydował o tym, czy Elblążanie zostaną w tej zielonej strefie, która gwarantuje awans do pierwszej ligi. Przyjechał do Elbląga Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który spisuje się bardzo dobrze w lidze. No i przyjechał także znakomity ich snajper Dariusz Zjawiński. Ale jak się okazało, Dariusz Zjawiński wpisany do protokołu meczu niestety nie pojawił się na murawie, ma jakieś kłopoty z żołądkiem. Jego miejsce zajął Michał Jagodziński. Ale w Elblągu bardzo sympatyczny nastrój. Od 5 minuty Elblążanie prowadzą 1-0 po bramce Dawida Czykładze, pochodzącego z Gruzji piłkarza, dla którego ta bramka jest pierwszym golem, jaki zdobył w Olimpii. A piłkarz przyszedł do Elbląga w przerwie zimowej. W tej chwili kolejna akcja Elblążan, ale niestety na spalonym zawodnik Olimpii. I goście będą próbowali wznowić grę tak, żeby uruchomić swój atak. A próbują tego długimi przerzutami, starają się skracać pole gry i zmierzają do wyrównania. Olimpia ma przewagę, to jest widoczne na boisku, ale brakuje jeszcze takiej koncentracji do grania dokładnego piłki i wykończenia akcji, które zapowiadają się bardzo dobrze. W tej chwili kolejna akcja rywali, przejęta piłka ponownie przez Elblążan. Bój w środku boiska, piłka wychodzi na aut i z autu będą wyrzucali goście. Na zegarze dochodzi 20 minuta tego pojedynku. W Elblągu Olimpia prowadzi ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 po bramce w 5 minucie Dawida Czykładze. Dziękuję. To my również dziękujemy i do usłyszenia jeszcze przed zakończeniem pierwszej części spotkania. 20 minut po godzinie 17. Czy coś zmieniło się w Elblągu? O tym Andrzej Minkiewicz. Witam ponownie z Elbląga. Nic się nie zmieniło. Nadal jest 1-0 dla Elblążan. Proszę Państwa, powtarza się rezultat z jesieni, kiedy to Elblążanie, grając w Nowym Dworze Mazowieckim, także pokonali rywali 1-0. No miejmy nadzieję, że tych bramek w Elblągu będzie więcej. No, a jak obserwujemy to spotkanie, to widać chęć rywali do zremisowania tego spotkania, do odrobienia straty bramkowej. Elblążanie nie poddają się, starają się rozgrywać piłkę jak najdalej od swojego pola bramkowego. Natomiast rywale operują długimi podaniami ponad linią pomocy, starają się przekazać piłkę do napastników, no i jakieś sytuacje wypracować, z których mogłaby paść bramka. W 22 minucie urazu doznał Rafał Loda, była przerwa w grze. Potem przypadkowa ręka Krzysztofa Sobieraja, rzut wolny z odległości ponad 40 metrów od bramki Elblążan. No i to bez efektu. W 26 minucie Elblążanie mieli drugi rzut rożny. Również nic się nie zdarzyło, bo defensorzy Świtu wybili piłkę w pole boiska. W 29 minucie mieliśmy pierwszą kartkę w tym spotkaniu. Niestety dla piłkarza Olimpii Kamila Jackiewicza za faul na Michale Jagodzińskim.
Chwilę potem pierwszy rzut rożny dla świtu, ale defensorzy Olimpii byli na miejscu i nie pozwolili im na jakieś rozegranie akcji takiej, które by zagroziło bramce. W 38 minucie Krzysztof Bułka popisał się takim ciekawym uderzeniem z odległości ponad 18 metrów od bramki świtu, jednak futbolówka przeszła nad poprzeczką bramki z Nowego Dworu Mazowieckiego. I w tej chwili kolejna akcja Elbląża. No i trzech piłkarzy Olimpii na przedpolu bramkowym świtu. No i cóż, i nieskrasobliwe uderzenie piłki spowodowało, że piłkę przejęli goście i oni w tej chwili konstruują akcję ofensywną. Na zegarze 41 minuta meczu w Elblągu. 1-0 prowadzi Olimpia Elbląg w meczu ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. No, dziękuję za uwagę. My również dziękujemy. Podsumowanie pierwszych połów OKS-u i Olimpii to już za chwilę. Teraz czas na podsumowanie pierwszej części spotkania Olimpii Elbląg ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. O tym już Andrzej Minkiewicz. Witam ponownie z Elbląga. Proszę Państwa, wynik meczu nie zmienił się. Do przerwy prowadzi Olimpia 1-0, a bramka padła po stałym fragmencie gry z rzutu rożnego. Piłkę egzekwował Andrzej Matwijów, dopadł do niej Dawid Cikładze w zamieszaniu podbramkowym. Uderzył i bramkarz gości Michał Bigajski nie miał nic do powiedzenia. 1-0 dla Elblążan. Radość Cikładze, bo to pierwsza bramka tego piłkarza pochodzącego z Gruzji, który do Elbląga trafił w czasie przerwie transferowej w okresie zimowym. No a potem różnie to wyglądało. Elblążanie wypracowywali przewagę, mieli przez dłuższą część pierwszej połowy przewagę w polu na boisku, ale niestety nie było sytuacji, które mogłyby się zakończyć skutecznym uderzeniem. Były wprawdzie próby częstsze niż gości, a goście próbowali też, z tym, że oni słyną z tego, że dokonują długich przerzutów, próbują zagrać piłkę ze stałych fragmentów gry i szczególnie w takich sytuacjach strzelają bramki. W Elblągu do przerwy Olimpia prowadzi ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-0. Dziękuję za uwagę. My również bardzo dziękujemy i do usłyszenia po godzinie 18. Pojawiła się taka wiadomość, wynik Jezioraka. Jaki jest? No, mówiliśmy nieco wcześniej, ale bardzo chętnie powtórzymy. Jeziorak i Ława zremisował na wyjeździe z Motorem Lublin 3-3. W Olsztynie OKS po pierwszej części spotkania prowadzi z Wisłą Płock 1-0. Identyczny wynik w Elblągu, gdzie Olimpia podejmuje świt Nowy Dwór Mazowiecki. Za 3:18 i najświeższe wiadomości. Sobota ze sportem. 6 po 18. Grzegorz Karpiszeń i Mariusz Trzmiel. Zapraszamy na czwartą godzinę audycji popołudniowej. Za chwilę boiska przy Piłsudskiego, a także te w Elblągu. 59. minuta także w Elblągu. Do Elbląga powrócimy tam również bez zmiany, jeśli chodzi o tablicę wyników. Olimpia Elbląg prowadzi ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-0. Sprawdzamy, co tam się dzieje w Elblągu, gdzie Olimpia Elbląg podejmuje świt Nowy Dwór Mazowiecki, a spotkanie obserwuje Andrzej Minkiewicz. Witam ponownie z Elbląga. Proszę Państwa, no, dzieje się o tyle, że obie drużyny starają się jeszcze zdobyć bramki. Rywale, czyli drużyna świtu z Nowego Dworu Mazowieckiego, dąży do wyrównania, bo Elblążanie od 5 minuty prowadzą 1-0. Natomiast Olimpia konstruuje raz po raz jakieś akcje, których mogą paść bramki, ale niestety brakuje takiego wykończenia tych wszystkich sytuacji, które no, mogłyby tą bramkę, że tak powiem, sprokurować. W 66 minucie Krzysztof Bułka popisał się kapitalnym uderzeniem, a piłka minimalnie minęła światło bramki świtu Nowy Dwór. W Elblągu już 3 żółte kartki, niestety wszystkie dla Elblążan, a otrzymali je Rafał Loda, Witali Ledenow i Kamil Jackiewicz. Już 2 zmiany w zespole Olimpii. Szkoleniowiec Jarosław Paraszkiewicz wprowadził do gry Pawła Żurawia za Grzegorza Miecznika i Antona Kolosowa za Witalia Ledenowa. I mamy w tej chwili sytuację
taką, że Elblążanie są na połowie boiska drużyny z Nowego Dworu Mazowieckiego. Próba rozegrania piłki z autu zablokowana przez defensorów Świtu. Piłka wychodzi na aut. Za chwilę wznowienie. Elblążanie skracają pole gry, starają się jak najbardziej zredukować możliwości kontry rywali. Długie wrzucenie piłki na przedpole bramkowe, ale defensorzy Świtu wybijają piłkę w pole i w tej chwili próba kontry dalszej odległości drużyny gości. Prostopadłe zagranie, wychodzi niestety na aut, niestety dla drużyny Świtu. Wznawiają Elblążanie, piłka wędruje do Dominika Sobańskiego, bramkarza Olimpii. W Elblągu 70. minuta dochodzi na zegarze, a wynik 1-0 dla Olimpii Elbląg, która prowadzi ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Bardzo dziękujemy, powrócimy na stadion do Elbląga 25 minut po godzinie 18. No to teraz Elbląg, czy tam się coś zmieniło? Na początku piękna bramka, a teraz co się dzieje pod koniec spotkania? Niestety, proszę Państwa, halo, jest ponownie Elbląg. Mecz skończył się wynikiem 1-0 dla elbląskiej Olimpii, a przypomnę, że bramkę dla Olimpii zdobył już w 5 minucie znakomicie dysponowany Dawid Cikładze w dniu dzisiejszym. Pochodzący z Gruzji piłkarz otrzymał podanie w zamieszaniu podbramkowym, postałem fragmencie gry, rzucie rożnym, a rzut rożny egzekwował Andrzej Matwijów i wpakował piłkę do siatki bramki rywali. Świt Nowy Dwór Mazowiecki przyjechał do Elbląga z nadziejami na sukces. Bardzo chciał odnieść to zwycięstwo. No wiadomo, to się liczy, bo blisko już do końca rozgrywek, do końca sezonu jesienią Elblążanie pokonali w Nowym Dworze Mazowieckim drużynę dzisiejszych rywali 1-0, a dzisiaj również powtórzyli ten rezultat i wygrali 1-0. Niestety na konto Elblążan można zaliczyć aż 4 żółte kartki. Zobaczyli je Dominik Sobański, bramkarz drużyny, Rafał Loda, Witali Ledenow i Kamil Jackiewicz. Goście nie otrzymali żadnej żółtej kartki, a można mieć dużo pretensji do prowadzenia tego spotkania przez Dominika Sulikowskiego z Gdańska, który widział tylko i wyłącznie błędy Elblążan, a nie dostrzegał wielu faulów i przewinień rywali ze Nowego Dworu Mazowieckiego. Oczywiście bardzo cieszy ten wynik 1-0 dla Olimpii. To oznacza w praktyce, że Elblążanie odskoczyli od Świtu. Nowy Dwór Mazowiecki są nadal liderem i to cieszy kibiców, których ponad 1500 przybyło na elbląski stadion. Dobrze rozpoczęła się majówka w Elblągu. Z Elbląga dziękuję za uwagę, Andrzej Minkiewicz. Zadowolony Andrzej, bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy także Arturowi za relację. No i co już, bardzo dziękujemy za sobotnie spotkanie.